Witajcie moi drodzy, witam was w kolejnym goleniu. Jak widzicie, dzisiaj przygotowałem sobie Earl Greya, ponieważ jakoś tak mnie naszło, nie mam ochoty na yerbę, więc urozmaicam sobie dzisiejsze poranne golenie Earl Greyem. I cóż, wezmę łyczka i zaczynamy golenie, a dzisiaj myślę mamy bardzo, bardzo nietypowy produkt, bardzo wyszukany, który w mojej ocenie i po tym jak sprawdziłem po forach, albo się go kocha, albo nienawidzi. Zaraz wytłumaczę, o co chodzi. Dopijam. Słuchajcie, dzisiejszym bohaterem odcinka jest firma Zingari Men. Zingari Men tworzone przez panią Heather Melton ze Stanów Zjednoczonych i powiem szczerze, że jak tylko weszły te produkty na rynek, od razu chciałem je mieć. Chciałem je mieć i pierwsze pojawiły się u Staszka na Stando Shop i tak zastanawiałem się długo, jaki wybrać zapach z tych propozycji, jakie są, ponieważ niektórzy z tego co widziałem bardzo, bardzo polubili Watchmana, czyli taki morski zapach. Ja byłem, że tak powiem, o krok od wyboru Ramblera, czyli na etykiecie był, powiedzmy, w tle zachodzącego słońca cowboy, który palił cygaro, i tutaj byłem najbliżej, ale tutaj stąd wzięła się nieoceniona pomoc Staszka, który doradził mi: weź Merchanta, naprawdę świetny zapach. Tutaj zapach, powiem szczerze, jak tylko przyjechał do mnie, to naprawdę już po samym zapachu wiedziałem, że to będzie to. Zobaczcie, tak prezentuje się produkt Merchant. Tutaj mamy, jak widzicie, alejkę w sklepową w jakimś arabskim mieście, bo o to tutaj głównie chodzi. Są to, tutaj mamy przyprawy arabskie i główne trzy nuty zapachowe, jakie pani Heather proponuje, czyli Amber, Vanilla and Spices. The Merchant, czyli kupiec inaczej. Są to alejki z kupcami, takie, które można spotkać na przykład w Jerozolimie lub w innych krajach arabskich. I ona tutaj chciała oddać klimat tamtych alejek, tamtych zapachów, które jej się zapewne kojarzą z podróżami. I jak cała jej firma ma na celu właśnie takiego powiedzmy bycia wędrowcem, bo sama nazwa Zingari Men, skąd ona się wzięła, dlaczego Zingari Men, mówię, dlaczego Zingari, co to oznacza, wszystko wam zaraz powiem. Zobaczcie, taki jest skład tego mydełka. Jest tutaj 142 gramy, 5 uncji. Mamy w składzie beef tallow, Zingari Men, zobaczcie, Sego Shaving Soap. Ta baza nazywa się Sego The Merchant. Mamy tutaj informacje o producencie z miejscowości Evansville w Indianie. Zobaczcie, samo mydełko wygląda niczym zastygnięty budyń czekoladowy. Jest dosyć twardy, ale dający się bardzo łatwo wyskrobać, co ja również uczyniłem do mojej miski z Omegi. I teraz może tak, dzisiejszym bohaterem jest oczywiście Zingari Men w wersji Merchant o przepięknym zapachu przypraw, wanilii, ambry. Naprawdę tam te zapachy się razem ze sobą bardzo fajnie komponują. Jako pre-shave użyję Cellador Tobacco Oak Moss. Do wyrabiania piany użyję, myślę, pędzelka bardzo fajnie oddającego klimat kadzidlany tego mydła poprzez tą rączkę. Jest to Yagi 24 mm Purple Haze New Brown z takim bardzo delikatnym włosiem. I tutaj po goleniu użyję dzisiaj takiego dwuskładnikowego, dosyć ciekawego aftershave'a, który jest, nie jest typowo aftershave'em alkoholowym. Ma w sobie jakiś tam procent alkoholu, ale jest go bardzo mało. Jest to bardziej balsam lub taka woda dwuskładnikowa w postaci serum. Także maszyną, którą dzisiaj będę używał, będzie to brytyjski
znany już wam z moich filmów Gillette Tech Ball End w produkcji Made in England z lat 60. do a żylety, których będę używał, to Derby Premium u mnie w takim opakowaniu z firmy Merkur. Dobrze, i teraz tak, posłuchajcie może na wstępie kilka słów od pani Heather, co ma nam do przekazania oraz na temat merchanta, czyli tego kupca arabskiego. Produkty Zingari Men są wykonane ręcznie i formułowane przez Heather Melton. Wszystko zaczęło się na przełomie 2013-2014 roku w miejscowości Evansville w stanie Indiana w USA. Oficjalnie Zingari Men powstało w swej obecnej postaci w październiku 2018 roku, proponując produkty do golenia dla współczesnych mężczyzn. Nazwa Zingari Men, właśnie tego byłem najbardziej ciekaw, skąd geneza tego powstania. Zingari Men to nic innego jak oznacza cyganów, ale mężczyzn, tworzony z wszystkich naturalnych składników i w połączeniu z żadnymi z żądnymi przygód nazwami. Zingari jest dla odkrywców, trubadurów, wędrowców, lotariów świata, których cygańskie dusze muszą żyć na wolności podróżując, ale zachowując dobrą higienę. Stąd nazwa Zingari Men, dla wolnych duchem. Twoja skóra zasługuje na produkty i składniki dobrej jakości, które przynoszą korzyści twojemu zdrowiu i które są wolne od szkodliwych chemikaliów, które uszkadzają lub pozbawiają skórę naturalnych olejków i ochrony. Merchant, czyli kupiec, jak już mówiłem, mężczyzna, spogląda ze swojego straganu na targu na tłum ludzi przechadzających się ciepłymi, kolorowymi ścieżkami. Czuje, jak mieszany szum ich głosów rozbrzmiewa w jego klatce piersiowej jak muzyka. Z każdym oddechem wzywa zapachy unoszące się w powietrzu z wielu straganów. Przyprawy mieszają się z wanilią i głębokim miodowym bursztynem, tworząc coś większego niż suma tych składników. Zgadza się. Jego duch jest napędzany tym powietrzem i to jest potężne powietrze. Zapach nie jest szeptem na wietrze, ale potężnym tchnieniem odległych miejsc sprowadzonych na targ. Z tym oddechem w ustach mężczyzna przemawia do swoich patronów i oni słyszą świat w jego głosie. Ten potężny zapach autorstwa Shona Mahera z Maher Olfactive i Châtillon Luxe ma wyjątkową, słodką, pikantną śmiałość właściwą mężczyźnie, który ze swoim światem doświadczeń i światem możliwości ma coś wyjątkowego do zaoferowania swojemu bliźniemu, czyli kupiec. Oni zawsze mają coś do sprzedania, coś do zaproponowania. Nuta głowy to goździk, kardamon, różowy pieprz. Nutami serca są bursztyn, kadzidło, miód, siano i jaśmin. I tutaj te nuty serca są od razu po odkręceniu tygla wyczuwalne. Ja goździka, kardamonu oraz różowego pieprzu jakoś tak za bardzo na pierwszej nucie nie czuję. Naprawdę są bardzo mocno wyczuwane te kadzidło, ten miód, ten jaśmin z bursztynem połączony, a nutami bazy są wanilia, bursztyn, delikatna paczula, ambroksan oraz drewno. Także drewno ma pani, w sensie pani Heather, też troszkę mi zajęło to czasu, zanim znalazłem drewno wetiwerowe. Także to egzotyczne drewno mające nadać takiej otwartości, odczucia tych otwartych przestrzeni i faktycznie tak tutaj to się prezentuje. Naprawdę bardzo wyszukany, nie jest to zapach dla każdego, lecz jest to zapach z pewnością na nadchodzące gorące lato i to będzie naprawdę według mnie hicior. Dobrze, mi nie pozostaje nic, jak tylko chwycić za moją miskę z Omegi. Zobaczcie, przełożyłem tutaj taką powiedzmy dwa drapnięcia, wziąłem więcej niż zwykle wziąłem. Wziąłem jedno drapnięcie i potem wziąłem jeszcze dodatkowo takie na górkę, ponieważ czytałem na forach internetowych, czy też na grupach goleniowych, że ludzie mieli po prostu problem z ukręceniem piany z tego mydła. Czy to robili to w tyglu, czy robili to po prostu w misce, tak?
i wychodziło za każdym razem im jakiś taki szampon, jak oni to nazywali. I cóż, ja biorę tego Purple Haze'a, pędzelek z Jagi, moczę już go w wodzie, schodzę na dół i pokażę wam, jaki ja znalazłem na to sposób. Piana z tego wychodzi dosyć ciekawa, dosyć nietuzinkowa. I cóż, przejdźmy na dół, pokażę wam, jak to się dzieje u mnie. Dobra, maszynę sobie damy tutaj. I zobaczcie, dałem dosłownie pół łyżeczki ciepłej wody. Tutaj, jak widzicie, pędzel już jest zmoczony. To są pędzle syntetyczne, one nie potrzebują długiej ilości czasu, by zmięknąć. Zobaczcie, zmięknąć, by nabrać wody. Nie potrzebują żadnych zabiegów, jak włosie dzika czy włosie borsuka. I ja to robię w ten sposób, że po prostu zaczynam delikatnie omiatać to mydło bez dociskania. Zobaczcie, na razie tak naprawdę nie wychodzi nic poza taką, powiedzmy, maziową jakąś konsystencją. Damy wody. Muszę przyznać, że pani Heder zrobiła tutaj produkt naprawdę inny niż wszystkie. Inny niż wszystkie ze względu na to, jak pianę należy ukręcić. Myślę, że jest to produkt z kategorii tych trudniejszych do ukręcenia piany i nie każdemu ta piana z tego mydła Zingari będzie odpowiadać. Już mówię dlaczego. Nie uzyskamy tutaj z tego produktu takich chmur czy obłoków piany, jaką widzieliście na przykład ostatnio w produktach, które używałem na przykład z Officina Artigiana, czy chmur, jakie udało mi się uzyskać z produktów Stirling Soap Company. Tutaj wszystkim fanom Stirlinga naprawdę mogę szczerze powiedzieć, że mogą być na samym początku używania tego mydła troszeczkę zawiedzeni, bo to naprawdę to mydło do wyrobienia jest naprawdę trudne. I z tego mydła powstaje, i teraz dopiero dociskam, widzicie, z tego mydła powstaje taka, jakby to nazwać, nie piana, tylko taka mocno nawodniona, gęsta maś. To jest piana, którą pani Heder chce przekazać do świata, która według niej jest pianą, którą ona chce pokazać dla świata tradycyjnego, po prostu w innej odsłonie. To nie jest zły produkt. Tylko tego produktu niestety trzeba się nauczyć, trzeba poświęcić kilka chwil, trzeba podejść indywidualnie. Nie możemy tutaj, zobaczcie, powstaje ta taka maziowa piana z tego. Nie możemy podejść tutaj tak samo jak do każdego innego produktu. A dwa, zobaczcie, powstaje ten taki charakterystyczny, też widziałem na filmach YouTuberów amerykańskich. Na przykład takiej piany używa YouTuber, jeśli się nie mylę, IMCDB. On czy Jeffrey Smith, oni używają właśnie takiej piany, w ich ocenie takiej well hydrated, czyli taka bardzo mocno nawodniona, bardzo mocno ciągnąca się.
I nie każdy taki rodzaj piany lubi, bo tutaj trzeba to też wziąć pod wzgląd, że niektórzy lubią, tak jak ja na przykład, ja też nie mogę tutaj powiedzieć inaczej, tak jak lubię Stirlinga, tak jak lubię Razoroki, tak jak lubię produkty, z których łatwo daje się ukręcić pianę, tak tutaj Zingari, pamiętam, za pierwszym razem przysporzyło mi trochę problemów, żeby z tego ukręcić jakąś taką gęstą, śmietanową pianę, ale potem od razu wiedziałem, o co zajarzyłem już po pierwszym goleniu, że tutaj jest coś nie tak i ta piana ma być właśnie na ten styl amerykański, taka maziowa, taka ciężka. Ona ma być klejąca, bardzo silnie nawilżona, powiedziałbym, nie wiem jak to inaczej nazwać, bo zobaczcie, z tego tworzy się taka właśnie klejąca maź. Z tego nie wytworzycie takiej piany, do czego jest to podobne. Miałem do czynienia z takim produktem, który bardzo podobnie się zachowywał i w mojej ocenie takim produktem było mydełko Holy Cow. Ono właśnie w ten sposób też się zachowywało, że dodajemy stopniowo wody do miski na pędzel i budujemy dalej. I trzeba obserwować, też zauważyłem taką anomalię, że ta piana jest gotowa w momencie, w którym zaczną tworzyć się większe takie bąbelki na niej. To wtedy piana jest już gotowa do użycia. I zobaczcie, to jest taka piana, która no niestety nie każdemu z Was się spodoba. To trzeba tutaj wziąć pod uwagę, trzeba się tego nauczyć. Poświęcić trochę cierpliwości mieć przede wszystkim. To nie jest, że tak powiem, krem z Prorazo, który weźmiemy i będziemy kręcić i nam wyjdzie. Nie, nie, to tutaj trzeba stopniowo budować tą pianę. To będzie taka bardziej, bym powiedział, nie piana, a bardziej taka maś. Widzę, że pomału małe bąbelki powietrza tworzą się na tej pianie, więc mogę spokojnie zaaplikować jeszcze odrobinę wody i to już będzie to wszystko, co z tego osiągniemy. Zobaczcie, to jest taka bardzo, bardzo mocno dosłownie po kropelce . Co jest fajne, ta piana jest koloru, widzicie, takiego pustynnego. Taka bardzo ma nam na również przypominać to, czego używamy. Zobaczcie, z tego powstaje taka właśnie piana. Ona ma te, nie wiem czy oko kamery to uchwyci, ona ma takie już pomału takie bąbelki powietrza. Jeśli te bąbelki zaczynają powstawać, to znak, że ta piana jest już gotowa. Pozwólcie, że ogarnę tutaj wszystko. Dobra. Mi nie pozostaje nic jak użyć oczywiście pre-shave'a.
Oczywiście, już widzę, że zapomniałem. Zapomniałem ręcznika. Już oczywiście nie wycieram twarzy ręcznikiem, tylko nadmiar wody, który spływa po twarzy, wycieram. To też jest dosyć ważna sprawa. Więc co? Czas wziąć tą mega, mega pianę, powiedzmy, z tego mydełka. Zobaczcie, ona się tak prezentuje. To jest tak mokra piana, tak ciągnąca. Zobaczcie, to się. To jest taki. Się boję, że mi spadnie. To jest taka zawiesista maś. Tak bym ją określił. I taka piana ostatnio jest. Zauważyłem, zobaczcie. Taka ostatnio jest bardzo popularna w Stanach. Oni lubią się taką pianą golić. Wezmę nadmiar. Także zobaczcie, to jest ta piana taka. Widać, że tutaj jest talą. Ta piana się świeci. Naprawdę. Piękny zapach. Naprawdę muszę przyznać, że tutaj kompozycja zapachowa jest tak wyszukana, tak nietuzinkowa. Ja pierwszy raz spotykam się z takim zapachem. Z jednej strony bardzo świeża, bardzo przyprawowa, taka naprawdę kadzidlana gdzieś w tle. Dobrze, czas przystąpić do golenia. Tutaj poślizg tego mydła jest naprawdę na wybitnym poziomie. Muszę przyznać, że jest to. Czuć od pierwszego, powiem, przejazdu po skórze, że mamy do czynienia z produktem ekstraklasowym. Lecz dosyć, jak widzicie, trudnym do ukręcenia. To nie jest. To nie jest takie proste. Bo trzeba niestety obserwować tą pianę, trzeba ją cały czas kontrolować jej, że tak powiem, nawilżenie. Ale produkt sam w sobie naprawdę świetny. Tak, zdecydowanie czuć od razu tą maziowość na twarzy, tą powłokę na twarzy, którą to ta piana pozostawia. Zobaczcie, jaka tutaj. To jest taka typowa piana, którą właśnie możemy zaobserwować u amerykańskich YouTuberów, którzy także nagrywają filmy. Oni właśnie taką pianą uwielbiają się golić. Nazywają to jakoś well hydrated czy ultra hydrated ladder, ale przepięknie czuć lekką wanilię. Dodatkowo
Mamy te przyprawy, naprawdę bardzo, bardzo przyjemny zapach. I tutaj z tego miejsca muszę naprawdę podziękować Staszkowi, który doradził mi, bym nie brał tego Ramblera, bo nie będziesz, chłopie, zadowolony. Ja znam twoje gusta, twoje gusta zapachowe. Weź Merchanta. No i już. Można powiedzieć, że dobrał. Dobrał idealnie. Włosek. Czyli syntetyka włosek wypadnie. Świetna sprawa. Naprawdę bardzo, bardzo przyjemny, nietuzinkowy zapach, z którym ja w swojej podróży po goleniowym świecie jeszcze się nie spotkałem. Zobaczcie, skóra naprawdę w świetnej kondycji. Przyjemne. Została taka delikatna powłoka na skórze, więc jest naprawdę super. Dobrze. Przejdźmy tymczasem do aftershave'a. Aftershave, zobaczcie, jest w postaci takiej buteleczce znanej z amerykańskich produktów. Jest to woda dwufazowa. W składzie na pierwszym miejscu mamy wodę oraz oczer wirginijski. Także jest tutaj też alkohol, ale jest on w bardzo małej ilości. I pani Hedel pisze, że jest to bardziej recovery splash, czyli jest to taki naprawczy balsam, naprawcze serum, coś takiego. Mamy do czynienia z dwufazową wodą. Tutaj mamy zapewne coś olejowego, a tutaj mamy typowo wodę. I dobrze trzeba to rozmieszać, naprawdę, naprawdę mocno, ponieważ puszkę ze sprayem musiał wymieszać najpierw. Nie, naprawdę, muszę przyznać, żeby to, o zobaczcie, żeby to było widać, że to się całkowicie wymieszało. Trzeba naprawdę, pani Heather sama mówi w swoich, zobaczcie, jest kryza, w swoich instagramowych live'ach, że tego, ten recovery splash naprawdę mocno, mocno wstrząsnąć. I to jest takie właśnie serum, powiedziałbym, woda w postaci wody po goleniu i ono naprawdę przepięknie pachnie. Nie jest jakieś mocno intensywne, ale te wszystkie zapachy, które są w mydle, to tutaj są podkręcone, powiedziałbym, zobaczcie, jak to mocno nawilżające jeszcze dłonie mam cały czas mokre. I ta woda, powiedzmy, to serum. Zobaczcie, ono praktycznie za chwilę wróci do swojej konsystencji. Ale co najważniejsze, to jest woda, która zostawi nam
zostawia nam taką powłokę tłustości. Zobaczcie, ta skóra się świeci. Ona się za jakieś pół godziny wszystko się ładnie wchłonie, ale mówię, to nie jest woda z tych suchych. To jest woda z tych właśnie tłustych, którą się nałoży i skóra jest automatycznie, że tak powiem, nawilżona, odżywiona, natłuszczona, powiedziałbym bardzo mocno. I już. Dobrze. Także dzisiaj ode mnie taki nietuzinkowy produkt, naprawdę wyszukany ze Stanów Zjednoczonych, z Indiany. Cóż mogę powiedzieć? Mogę Wam to z całą odpowiedzialnością polecić i nie zrażajcie się do piany, która jest dosyć ciężka tutaj do ukręcenia. Lecz spokojnie, poeksperymentujcie, dajcie czas sobie na elegancko, naprawdę świetna sprawa. I zapach, muszę przyznać, jest bardzo intensywny. Może nie tak jak w Officina Artigiana, bo to inny rodzaj zapachu. Tu jest świeżo, tu jest lekko przyprawowo, waniliowo, ten kardamon naprawdę. No, jestem właśnie w alejce w jakimś arabskim mieście. Także można się tam przenieść na chwilę dzięki temu zapachowi. Dobrze, ja już chwytam mojego Earl Greya. I cóż, żegnam się z Wami. Oczywiście widzimy się w kolejnym odcinku. I trzymajcie się gorąco. Cześć.